Hej wszystkim, jestem Lila i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o ulubieńcach ostatniego miesiąca, czyli miesiąca kwietnia. Także standardowo zaczynamy od kolorówki. I pierwsza rzecz, o której chciałabym Wam powiedzieć, to primer z Yoko. Dostałam go w którymś pudełeczku Big Glossy, tak mi się wydaje. I jest to rozświetlająca baza pod makijaż, dwa w jednym. Może to być i baza, i rozświetlacz. Przepięknie wygląda buzia, kiedy nałożymy to pod makijaż. Od razu podkład staje się taki bardziej rozświetlający, nawet jeżeli to jest matowy podkład. To jest właśnie mój trik, który ja stosuję. Jeżeli mam jakiś mocno krojący podkład, a nie chcę, żeby taki był, to po prostu ta baza pod makijaż i wtedy wygląda wszystko super. Kolejnym moim ulubieńcem będzie taki stick do konturowania z Benefitu. Jest to Hoola Quickie Contour Stick. Wygląda on tak, jest to nowość, z tego co się orientuję, właśnie Benefit mi przysłał kilka produktów i w paczce znalazło się m.in. to. Często jest tak, że produkty tego typu nie blendują się jakoś super ładnie i zostaje Wam później taka plama. To blenduje się po prostu idealnie i jest naprawdę ten efekt bardzo, bardzo naturalny i bardzo delikatny. Także szczególnie na wakacje, kiedy będę stawiała przede wszystkim właśnie na ten niematowy, a rozświetlony makijaż produktami tłustymi, to będzie wielki hit. Chociaż u mnie i tak już jest hitem, bo po prostu mówię Wam, że kocham, kocham, kocham. Kolejne dwa produkty, również z Benefitu, jest to Hoola Light. Ten oryginalny bronzer Hoola był dla mnie za pomarańczowy, za ciemny. Na mojej twarzy wyglądał tak niespecjalnie. Dlatego kiedy zobaczyłam, że Benefit wprowadza nową wersję jaśniejszą, właśnie tą Hoola Light, to stwierdziłam, że muszę go mieć. I właśnie go mam i jestem w tym produkcie zakochana, po prostu zakochana. We wszystkich tych produktach jestem zakochana, ale w tym chyba najbardziej. Jest to idealny bronzer właśnie dla mojej cery. Wygląda po prostu prześlicznie i nie wiem, co więcej mam powiedzieć o tym produkcie. I coś, co było przeze mnie używane właśnie w połączeniu z Hoola Light, jest to róż California, przepiękny róż. Jeżeli obserwujecie mnie na Snapchacie, jeżeli nie, to bardzo serdecznie zachęcam, to pokazywałam Wam właśnie paczkę i pokazywałam Wam, jak przepięknie odbija światło ten róż. Naprawdę jest czymś przepięknym. I to było właśnie takie moje perfekcyjne combo, niezastąpione połączenie i używałam tego dosłownie codziennie. I mam jeszcze kilka rzeczy właśnie z kolorówki. Następna to będzie szminka matowa płynna pomadka z Make Up Revolution. Make Up Revolution ostatnio wypuściło takie całe kity, w którym macie i płynną pomadkę, i właśnie konturówkę, coś podobnego jak Kylie Jenner. Ale nie jestem pewna, czy już weszły te produkty do Polski, więc jeżeli nie, no to czekajcie na nie. Ale ja Wam już mogę powiedzieć, że polecam Wam się w nie zaopatrzyć. I ja mam tutaj jeden ulubiony kolor, jest to moja perfekcyjna czerwień. Nie jest to taka typowa czerwień z podtonami niebieskimi. To jest taki czerwony z domieszką pomarańczowego, może trochę też przybrudzony właśnie brązem. Nie jestem w stanie do końca określić tego koloru, ale dla mnie to jest perfekcyjna czerwień. I ostatnio jakoś tak nie przypadałam za czerwoną matową szminką. Szczególnie właśnie jeśli chodzi o tą z podtonami niebieskimi, jakoś nie wiem, znudziło mi się. Nie pasuje im już do niczego i przestałam ją nosić, ale kiedy odkryłam te, to od nowa się zakochałam i teraz noszę cały czas ciemniejsze szminki. Jest to kolor Regal albo Regal, nie mam pojęcia jak się czyta nazwy produktów, bo każdy wymawia je inaczej. Ale jeżeli będziecie mogły, to zaopatrzcie się w tą pomadkę, błagam. Uwierzcie mi, że ona odmieni wasze życie. I kolejne dwie pomadki, ale są to już pomadki takie metaliczne, bardziej błyszczykowe. Zresztą jedną mam właśnie w tym momencie na ustach. I są to pomadki z Lancome.
Jestem w nich dosłownie zakochana tak samo. Noszę je praktycznie codziennie, kiedy w ogóle noszę makijaż. Mam tutaj dwa kolory, moje ulubione. Pierwszy, ten różowo-złoty, on tak przepięknie połyskuje na złoto. To jest numerek 01 Polished Rose. A drugi kolorek czerwony, który mam właściwie teraz na sobie, to jest 05 Rouge Magma. Przepiękne kolory, zresztą oba są przepiękne. I jeżeli jesteście zaciekawieni moim makijażem dzisiejszym, to nagrałam filmik, więc długo pewnie będzie na kanale. I właśnie pomalowałam się tym błyszczykiem. Cudo. Teraz szybko akcesoria i ubrania. Mam tutaj już tego bardzo mało, tak jak zawsze. Pierwsze z nich to okulary, które nosiłam non-stop, kiedy tylko świeciło słońce. Może te okulary są teraz trochę brudne, ale mam je z zeszłego roku, ze stronki Zero UV. Są to moje ulubione, albo może były to moje ulubione okulary do tej pory, ponieważ teraz już mam kilka nowych par, także z Zero UV, które są rewelacyjne. Zresztą pokażę Wam na pewno w ulubieńcach przyszłych miesięcy, bo mówię Wam, są świetne. Ale te nosiłam właśnie, kiedy jeszcze nie miałam tamtych, nosiłam te bez przerwy. Kolejny ulubieniec to buty Vansy Slip-Ony, które wyglądają tak. Ja mam ich rozmiar 35, także nie jestem pewna, czy to czasem nie jest dziecięcy model, być może jest. Kupiłam je przez internet właściwie jakoś miesiąc temu, dwa miesiące temu i kiedy było ciepło, to chodziłam w nich tak samo bez przerwy, pasują mi do wszystkiego. Zresztą te buty podobały mi się już kilka lat temu, kilka dobrych lat temu. Później stwierdziłam, że jednak do czego ja je założę, więc ich nie kupiłam. I w końcu w tym roku się w nie zaopatrzyłam. Są to w ogóle moje chyba pierwsze buty Vansy. Tak mi się wydaje, więc super. Na początku trochę mnie obtarły, ale teraz są najwygodniejsze na świecie. I ostatnia już rzecz to kurtka. Kurtka, którą mam z Lumpaxu, jest to kurtka marki Fila, która mogę się założyć, że jest jeszcze z lat 80. albo 90. Pewnie teraz część z Was powie, że wygląda jak kurtka dla bezdomnego albo coś tego typu, ale ja naprawdę kocham takie rzeczy. I tę kurtkę, to znaczy kurtkę tego typu, bo nie konkretnie ta, chciałam już tak samo kilka lat temu. Nigdzie nie mogłam jej znaleźć, bo do żadnych Lumpaxów, jak się dowiedziałam, nie biorą już takich kurtek, bo po prostu nikt tego nie kupuje, nikt w tym nie chce chodzić. Ja tak długo polowałam na coś takiego i tak długo czekałam i tak długo chciałam taką kurtkę, więc kiedy w końcu ją mam, jestem na maksa szczęśliwa. Według mnie wygląda ona rewelacyjnie, naprawdę do wszystkiego, do każdej stylizacji, szczególnie do tych okularów i butów, które Wam przed chwilą pokazywałam. Jest w ogóle taka na maksa oversize'owa, jest po prostu ogromna, co według mnie nadaje jej takiego uroku i dzięki czemu kocham ją jeszcze bardziej. Coś pięknego. No i to by było już wszystko, co chciałam Wam pokazać. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i do następnego. Pa, pa!